Na Puls Dnia zaprasza Liliana Skibińska-Szłapka. Dobry wieczór, mamy sobotę, 9 dzień października. Zobaczmy, co w tym wydaniu Pulsu Dnia. Coraz więcej przypadków zakażeń koronawirusem. Obserwujemy wzrost zakażeń, aczkolwiek on nie jest, można powiedzieć, tak duży i tak silny jak w niektórych województwach w całej Polsce. Młodzi solidarni z medykami. Mamy tutaj i studentów pielęgniarstwa, i ratownictwa, i medycyny. Służba zdrowia jest w stanie się zmobilizować. Potrzeba nam godnych warunków życia, by nieść pomoc. Jaki wpływ ma na nas czytanie? W największym skrócie to jest jedna wielka inauguracja teatru wyobraźni. Bieg ognia i wody na Torze Poznań. Tutaj startuje bardzo wielu strażaków. To jest ten element wody, a ognia to jest rywalizacji sportowej. I to jest akurat mój rekord życiowy dzisiaj, z którego się bardzo cieszę. Czwarta fala pandemii uderza coraz mocniej. Liczba zakażeń jest niemal tak wysoka jak przed rokiem, a liczba hospitalizacji również nie napawa optymizmem. Sytuacja pogarsza się także w Wielkopolsce, chociaż i tak jest u nas o wiele lepsza niż na wschodzie kraju. Ewelina Dernoga. Liczba zakażeń koronawirusem rośnie z dnia na dzień. Czwartej fali pandemii nie da się już nie zauważyć. Przekroczyliśmy ponad 2000 dziennych zakażeń koronawirusem. 2000? Dokładnie 2085 przypadków. Jeżeli porównamy do ubiegłej środy, to jest wzrost o 70%. To dane z 6 października. Dzisiaj nowych przypadków było dokładnie 2012. Niemal o 1000 więcej niż tydzień temu. O ile liczba zakażeń ona jest martwiąca, ale bardziej martwi mnie to, ile osób jest w szpitalach, bo to de facto będzie kształtowało wydolność systemu ochrony zdrowia w najbliższych tygodniach. W Wielkopolsce zakażeń też jest coraz więcej. W połowie września były to średnio 33 zdiagnozowane infekcje dziennie. W mijającym tygodniu już niemal 60. To przekłada się również na zwiększoną liczbę hospitalizacji. Według danych na piątek na 283 łóżka dla pacjentów ze zdiagnozowanym już COVID-19 zajętych było 93. Czyli ten bufor jeszcze cały czas jest zachowany. 6 pacjentów wymagało pomocy respiratora. Obecnie łóżka covidowe są przygotowane w 6 szpitalach w Wielkopolsce. To jest szpital MSWiA, który pełni tę rolę wiodącą w tym momencie. Poza tym także szpital Strusia w Poznaniu, szpital miejski oraz szpital kliniczny przy ulicy Szpitalnej. A poza Poznaniem także szpital w Ostrowie Wielkopolskim, Koninie i Pleszewie. Jeśli liczba zakażeń i hospitalizacji będzie nadal tak dynamicznie wzrastała, to już niebawem do grona covidowych lecznic powróci szpital tymczasowy na MTP. Póki co, aby zahamować tempo czwartej fali i jej skutki, lekarze i rządzący wciąż apelują, by się szczepić. Wystarczy spojrzeć na statystyki, które jasno mówią o tym, że niemal każdy, który umiera w Polsce, to jest z powodu COVID-19, to jest osoba niezaszczepiona. To jest naprawdę niecały procent osób, które po dwóch dawkach trafiają do polskich szpitali. No to jest jakby ten koronny dowód na to, że warto się zaszczepić, że ta szczepionka jest skuteczna, bezpieczna, chroni nas przed zakażeniem. Przypominają także o najbardziej podstawowej ochronie, o której wielu zdaje się już nie pamiętać. Maseczkach, dezynfekcji i dystansie społecznym. Ewelina Dernoga, Puls Dnia. Znów ponad 2000 zakażeń w kraju. W Pulsie Dnia czas na codzienny raport o stanie epidemii. Resort Zdrowia poinformował o 2012 nowych infekcjach w Polsce. Z powodu zakażenia zmarło 29 osób, z czego 2 były mieszkańcami naszego regionu. W Wielkopolsce koronawirusem zakaziło się 105 kolejnych osób. Z kolei najwięcej nowych przypadków potwierdzono w województwie lubelskim 453 oraz mazowieckim 323. Od początku pandemii potwierdzono ponad 2 900 000 zakażeń SARS-CoV-2, w tym ponad 75 800 osób zmarło. Liczba osób w pełni zaszczepionych to obecnie ponad 19,5 miliona Polaków. Kilkaset osób w białych kitlach przeszło dzisiaj przez Poznań. To protest w większości studentów kierunków medycznych, którzy w ten sposób chcieli wesprzeć białe miasteczko w Warszawie. Podobne wydarzenia odbyły się dzisiaj w całej Polsce. Wciąż nie widać nadziei, by Ministerstwo Zdrowia doszło do porozumienia z protestującymi medykami. Bartosz Bartkowiak. Przez braki kadry zajmują się pacjentami za 2 albo i za 3.
Młodzi, głównie studenci kierunków medycznych, przeszli dziś przez Poznań. W ten sposób chcieli pokazać wsparcie dla białego miasteczka w Warszawie. Walczą o lepszy system dla nas wszystkich. Solidarność też i też walczymy o to po prostu, że służba zdrowia jest w stanie się zmobilizować i przyjść i walczyć o swoje prawa. My akurat jesteśmy grupą studentów, którzy chcą właśnie protestować, wesprzeć medyków. Najważniejszy w tym systemie jest oczywiście pacjent, ale musimy pamiętać o tym, że bezpieczeństwo pacjenta wiąże się też z bezpieczeństwem lekarza. Ale wśród ludzi, którzy przyszli dziś na protest, można było spotkać też osoby niezwiązane z medycyną. Jesteśmy tutaj po prostu, by pokazać młodym medykom i nie wszystkim medykom, że wiele organizacji politycznych ich wspiera, my jesteśmy jedną z nich. Solidarni z medykami! Młodzi medycy zebrali się o 15 na placu Adama Mickiewicza, skąd przeszli na Plac Wolności. Łącznie w proteście wzięło udział kilkaset osób. Podobne wydarzenia odbyły się w kilkunastu polskich miastach. Mam nadzieję, że to wiele mniejsze. To, że to się dzieje w kilku województwach, wystarczyło kilka telefonów i ludzie ruszyli na ulicę. To znaczy tylko, jak bardzo ten problem został zakopywany przez ostatnie lata i jak bardzo szybko trzeba go po prostu rozwiązać. Młodzi medycy podkreślali, że w swoim środowisku czują jedność, bo walczą o lepsze warunki pracy dla całej ochrony zdrowia, a nie dla jednego czy dwóch zawodów. Bez siebie nie istniejemy, nie możemy bez siebie pracować, więc musimy popierać siebie nawzajem. Przyszli lekarze podkreślali, że chcą zmian systemowych, tak by nie musieli szukać pracy za granicą. Chcą, żeby nie było tych niedogodności, żeby leczyło się lepiej i żeby pacjent czuł się bezpieczniej, po prostu. Super, idziemy na protest. Protestujący postulują m.in. o wzrost nakładów na ochronę zdrowia do wysokości już nie 7, ale 8% PKB. Medycy chcą też podwyżek pensji do poziomu średniej w krajach Unii Europejskiej, kupowania przez NFZ większej liczby świadczeń, czyli operacji, badań i konsultacji, a ponadto poprawy jakości leczenia i zwiększenia zatrudnienia w szpitalach i poradniach. I bądźcie solidarni z medykami w białym miasteczku. Ministerstwo Zdrowia wciąż nie doszło do porozumienia z protestującymi od 11 września w Warszawie medykami. Dotychczasowe negocjacje kończyły się fiaskiem. Bartosz Bartkowiak, Puls Dnia. Kolejny dzień i kolejne zmiany w organizacji ruchu drogowego w Poznaniu. Remont goni remont, więc utrudnień jest sporo. Łatwiej ma się za to jeździć po S11. Gdzie i kiedy przygotować się na komplikacje, a w których miejscach sytuacja się poprawi, to sprawdziła dla Państwa Ewelina Dernoga. Najbliższe dni upłyną kierowcom w Poznaniu pod znakiem przyzwyczajania się do nowej organizacji w ruchu drogowym, a to ze względu na to, że zmiany zostały wprowadzone już dzisiaj w nocy w rejonie powstającego węzła Lechicka-Naramowicka. Na Lechickiej między ulicami Murawa a Naramowicką wprowadzony został ruch wahadłowy. Równolegle całkowicie otwarta została północna łącznica węzła, która ma być alternatywną drogą w kierunku ulicy Murawa dla samochodów jadących od strony mostu Lecha. Na zmiany muszą przygotować się także pasażerowie komunikacji miejskiej. W niedzielę 10 sierpnia przegląd techniczny będzie przechodził tunel na Franowie, a to oznacza, że niektóre tramwaje pojadą inaczej. Linia numer 1 pojedzie trasą Górnicką, ulicą Jana Pawła II i Podwale do pętli na Zawadach. Trójka i szesnastka będą za to dojeżdżać przez Żegrze do pętli Unii Lubelskiej. Dodatkowo od dzisiaj do końca weekendu w rejonie węzła Bałtyk będą trwały punktowe naprawy torowiska. W związku z nimi inaczej kursują tramwaje linii numer 6, 8, 10, 11 oraz 201. Są też dobre informacje dla kierowców, bo już we wtorek 12 października mają zakończyć się główne prace remontowe na S11 na odcinku prowadzącym z Poznania do Kórnika. Remont 12-kilometrowego odcinka od węzła z autostradą A2 do zjazdu na Kórnik Północ rozpoczął się jeszcze w wakacje, a to powodowało ogromne utrudnienia dla kierowców. Staram się omijać, czyli szukam alternatywnych dróg i nie pcham się w te korki. Przejazd jest okrutny. Trzeba wyjechać, można powiedzieć, godzinę naprzód, żeby się w ogóle tam jakoś dostać do Poznania czy coś innego. Przez kilkanaście tygodni na drodze tworzyły się ogromne korki, bo ruch na niektórych fragmentach był prowadzony jednym pasem w każdym kierunku. Jak przekonywała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, remont był konieczny i wykonawca musiał przeprowadzić prace polegające na wymianie nawierzchni. Wymiana nawierzchni wiążącej na pewnych odcinkach i warstwy ścieralnej. Jak sama nazwa mówi, ona się ściera. My prowadzimy co roku taki system oceny nawierzchni. I według tego systemu nawierzchnia na tym odcinku drogi
jest do wymiany i dlatego ten remont przeprowadzamy. Przeprowadzamy go też ze względu na bezpieczeństwo kierowców. Koszt całego remontu to około 34 milionów złotych. Ewelina Dernoga, Puls Dnia. Na torze Poznań znów padły rekordy, jednak tym razem nie w wyścigach samochodowych, ale w biegu na 10 kilometrów. A to wszystko za sprawą odbywającego się tam czwartego biegu ognia i wody. W ramach zawodów odbył się także drugi międzynarodowy puchar strażaków, a na torze nie zabrakło nawet żołnierzy amerykańskiej armii. Tutaj startuje bardzo wielu strażaków. To jest ten element wody, a ognia to jest rywalizacji sportowej, ponieważ to jest tor wyścigowy i tutaj rezultaty uzyskiwane przez biegaczy pokazują, że biega się bardzo szybko i w tym roku, tak jak rok temu, padło ponad 50 rekordów życiowych. Ja jestem bardzo dumna z swojego wyniku, ponieważ jestem po dwudniowym weselu. Gdzie mam dwie noce nieprzespane, dwa treningi w tym tygodniu mi wypadły i być może przez ten luz właśnie udało się ten wynik nabiegać, być może za pracę, którą wykonałam w tym roku, bo mam życiowy sezon i to jest akurat mój rekord życiowy dzisiaj, z którego się bardzo cieszę. W tym roku gościliśmy ponad 80 żołnierzy kontyngentu amerykańskiego z Powica, US Army. No, pokazali się od bardzo dobrej strony i dziękując im przekazaliśmy dowódcy rogatywkę pułkownika 15 Pułku Ułanów Wielkopolskich, wykonane specjalnie na tą okazję. Brawo! Oprócz 350 na oficjalnej liście startowej mieliśmy 85 osób w mundurach, czyli ponad 400 osób, a przypomnę, że limit w poprzednich zawodach wynosił 300, więc bardzo się cieszymy z tego wzrostu frekwencji. I ścigali się tutaj wszyscy od 16 roku życia. Najstarszy zawodnik 70 lat i to pokazuje, że biegać naprawdę warto, a nawet trzeba. Papież Franciszek otworzył synod. Arcybiskup Stanisław Gądecki reprezentuje biskupów z całej Europy. O sprawie piszemy na naszej stronie wtk.pl. Mamy szansę stać się kościołem bliskości, kościołem, który nie odgradza się od życia, podkreślał papież Franciszek, otwierając w Watykanie synod biskupów. Bierze w nim udział m.in. metropolita poznański arcybiskup Stanisław Gądecki. Papież Franciszek zwołał synod biskupów, który będzie składał się z kilku etapów, a dziś w Watykanie jest jego inauguracja. Księża będą dyskutować m.in. o koniecznych zmianach w kościele. Synod daje nam szansę stania się kościołem słuchania, podkreślał Franciszek w wystąpieniu na otwarciu synodu. Synod będzie składał się z etapu diecezjalnego, kontynentalnego oraz powszechnego, a zakończy się w 2023 roku. Biblioteka Raczyńskich zaprasza na zwiedzanie śladami jej założycieli. Wcześniej jednak można posłuchać o sile drzemiącej w księgozbiorze biblioteki. O tym, dlaczego warto i co daje czytanie, rozmawiali dzisiaj na tarasie biblioteki profesor Przemysław Rotengruber i psycholog Tomasz Kilarski. Książka, jeśli chodzi o moje pokolenie i moje spojrzenie na sprawę, jest symbolem wolności. A to dlatego, że w książce znajdujemy i obecny stan wiedzy i wszystko to, co każe nam wątpić w to, co do nas mówią naukowcy, duchowni i tak dalej. Ta przestrzeń wolności, która sprawia, że to my sami zaczynamy myśleć i sami dokonujemy wyboru. Oczywiście pod wpływem innych, pod wpływem naszych przewodników, autorów książek. W związku z powyższym rezygnacja z kultury wysokiej, rezygnacja z książki jest przedwczesna i bardzo, bardzo niebezpieczna. Natomiast chodzi generalnie o uczestnictwo w kulturze, a nie o samoczytelnictwo. Czytanie książek w największym skrócie to jest jedna wielka inauguracja teatru wyobraźni. Teatru, który jest w naszych głowach, którego my jesteśmy reżyserami i jesteśmy interpretatorami sztuk, które tam wystawiamy. Sztuk oczywiście w ogromnym cudzysłowie, bo to mogą być opowiadania, to mogą być opowieści, ale to jest nasza interpretacja i nasz przekaz kierowany do nas samych. Otóż chodzi o to, że kiedy my sami do siebie przestaniemy mówić, a wcześniej jeszcze krytycznie przyglądać się temu, co chcielibyśmy przemyśleć, w sprawie czego chcielibyśmy podjąć decyzję, wówczas takie decyzje będą za nas podejmowali inni. Będziemy szli owczym pędem, szli za innymi, a to jest tragedia. Sobota zachwyciła promieniami słonecznymi i wielu z nas zdecydowało się dziś na weekendowy spacer. O tym, czy mamy spodziewać się zmian w pogodzie, opowie Szymon Kozłowski.
Dobry wieczór. Sobota przyniosła piękne promienie słoneczne w całej Wielkopolsce. Dużo błękitu nieba było razem z nami, ale trzeba było cieplej się ubrać wychodząc z domu, no bo dzisiaj chłodno. A my sprawdzamy już teraz, jak to będzie podczas kolejnych weekendowych godzin tutaj w Poznaniu. No a przede wszystkim przed nami noc bezchmurna. W drugiej części nocy zimno także, bo 3 stopnie Celsjusza, 2 stopnie o poranku, no ale w godzinach przedpołudniowych spodziewamy się pięknego słońca i braku chmur na poznańskim niebie. Słoneczna niedziela przed nami, do samego wieczora pogodnie, z tym, że temperatury nie zachwycą. Maksymalnie 12 stopni, tyle po 15, po 21, 5 stopni w stolicy Wielkopolski i wiatr powieje słabo. A my sprawdzamy, co przyniosą kolejne październikowe dni. Czy możemy spodziewać się słońca? O tym już teraz. W poniedziałek na początku nowego tygodnia słońce będzie wyglądać zza chmur. Dużo ich będzie, ale bez opadów. To najważniejsze. 1 stopień Celsjusza o poranku. Proszę się przygotować na poniedziałek zimny o poranku. 11 stopni maksymalnie. We wtorek zbliży się kolejny front atmosferyczny do Wielkopolski z kierunków północno-zachodnich i zachodnich. Przyniesie on opady, deszczu i chmury. Właśnie we wtorek. 6 stopni rano, zatem cieplej w godzinach porannych niż chociażby w poniedziałek. Do 10 stopni. W środę spodziewamy się zachmurzenia umiarkowanego, ponownie miejscami popada i do 11 stopni, a na barometrach 1015 hektopaskali. Czy październik przyniesie temperatury ujemne o porankach podczas najbliższych 7 dni? Zobaczmy. No, przede wszystkim w środę rano 4 stopnie, w czwartek 3, w piątek 7, w sobotę 4. Nie widać tutaj na naszym wykresie temperatur ujemnych, ale tak jak przypominam Państwu, także w dzisiejszych serwisach meteo pełnych te wartości mierzone są na wysokości 2 metrów, na wysokości klatki meteorologicznej. Zatem przy gruncie, chociażby w czwartek, może być przymrozek. 10 stopni maksymalnie we wtorek, 11 w środę, w czwartek i w piątek i w sobotę do 9 stopni, czyli wychodząc z domu trzeba cieplej się ubierać. Więcej informacji pogodowych mam dla Państwa w dzisiejszych pełnych serwisach meteo, na które już teraz serdecznie zapraszam, życząc miłego wieczoru. Rozpoczął się inny festiwal, to na przestrzeni całego października odbywać się będzie jeszcze wiele wydarzeń. Program festiwalu wypełniony jest prezentacjami z różnych dziedzin sztuki, malarstwa, teatru, a także stand-upu. Jaka jest idea festiwalu? Jak będzie wyglądał jego przebieg, opowiadał Przemek Prasnowski z Fundacji Barak Kultury. Posłuchajmy fragmentu rozmowy z wieczoru WTK. Barak Kultury od początku swojej działalności zajmuje się mniejszościami, ludźmi wykluczonymi, tymi, którzy na co dzień nie mają głosu. W trakcie naszego festiwalu takim właśnie osobom oddajemy miejsce, żeby byli na pierwszych stronach gazet, żeby byli, tak jak dzisiaj, za moim pośrednictwem w waszej wspaniałej telewizji. I to jest tak, że głównymi gwiazdami innego festiwalu są osoby z niepełnosprawnościami. Podstawową przestrzenią festiwalową jest Barak Kultury na Marcinkowskiego 21. Tak jak powiedziałem, część wydarzeń będzie też transmitowana online'owo, także proszę ich szukać na przykład na naszym barakowym Facebooku, na naszych nośnikach w internecie. Ale oczywiście zapraszamy wszystkich. Tak naprawdę największą wartością tego festiwalu jest ta integracja. Tegoroczny program innego festiwalu spróbowaliśmy ułożyć tak, żeby było rzeczywiście tych spotkań bezpośrednich z widzami jak najwięcej. Zrezygnowaliśmy nawet z takiej corocznej tradycji pokazów filmowych, bo uznaliśmy, że takie formy spotkań, czyli spektakle teatralne, warsztaty, te bezpośrednie spotkania z widzami są dużo cenniejsze. W związku z tym rzeczywiście ten program jest bardzo bogaty, ale obfituje w takie bezpośrednie interakcje z naszymi widzami. I myślę, że to jest powrót w wielkim stylu do tego, żeby się spotkać twarzą w twarz. A my zapraszamy Państwa także na naszą stronę wtk.pl oraz do odwiedzania naszego fanpage'a na Facebooku. To tyle w tym wydaniu Pulsu Dnia. Życzymy Państwu bardzo spokojnego wieczoru, no i oczywiście udanego weekendu. Do zobaczenia.